W połowie września 2022 roku nagranie CCTV z marketu Dollar General w Humans Wheel w stanie Missouri nagrano coś dziwnego w jednym z biur. Film został przesłany na platformę YouTube przez lokalnych łowców duchów. Zresztą zobacz sam. Około 2 w nocy dziwny, cienisty kształt przesuwa się z lewej do prawej strony. Pojawia się, a następnie znika, nie pozostawiając żadnego śladu. Żona przesyłającego pracowała w tym sklepie. Twierdzi, że słyszała wszelkiego rodzaju upiorne dźwięki, w tym czaskanie drzwiami zamrażarki, gdy w pobliżu nikogo nie było. Humansville ma dość bogatą historię, a w miejscu, w którym obecnie znajduje się ten supermarket, kiedyś była stara wieża ciśnień, której podstawa nadal znajduje się na terenie posiadłości. Miasteczko jest dość małe, liczy nieco ponad 1000 osób. Od lat mieszkańcy donoszą o dziwnych zjawiskach i niesamowitych doświadczeniach w Humansville. Także czy rzeczywiście nagranie z kamery bezpieczeństwa przedstawia zjawę przelatującą przed kamerą, czy być może to tylko błąd kamery? Swoją opinią podziel się w komentarzu. Kolejne nagranie pochodzi z TikToka. Po tym jak kupił lalkę na lokalnej aukcji antyków, właściciel domu postanowił założyć konto o nazwie Haunted Charlotte, aby udokumentować dziwne wydarzenia, które zaczęły dziać się od czasu jej zakupu. Para zaczęła znajdować na podłodze przypadkowe przedmioty. Kobieta przesyłającego od razu zasugerowała, że lalka jest nawiedzona. Mimo to nie byli pewni. Dlatego też postanowili ustawić kamerę na lalkę, gdy oboje byli poza domem. Zobacz, co udało im się nagrać. Nagranie jest przyspieszone, ale wyraźnie widać, że po domu zaczynają poruszać się przedmioty. Nagle ich pies wchodzi w kadr i wygląda na przestraszonego czymś. What did he see? Drugi film pokazuje nieco dziwniejszą aktywność. Gdy właściciel umieszcza antyczną lalkę obok lalki Cabbage Patch swojej córki, ta zaczyna się poruszać. This is what happens whenever I put her near my daughter's old Cabbage Patch doll. Mężczyzna pokazuje, że lalka nie ma baterii i odciął przewód zasilający, ale ta nadal się porusza. But wait, there's more. I even cut the wire to see if that would stop it. Is she causing this? W kolejnym filmie jeden z oglądających stwierdził, że nagranie z lalką jest fałszowane i potrzeba wyjąć baterię z jej stóp. Jednak jak możemy zobaczyć, na nagraniu mężczyzna już to zrobił, ale lalka wciąż się porusza. Chcąc dowiedzieć się nieco więcej, facet postanowił zbadać historię lalki. Sklep z antykami, w którym pierwotnie kupił zabawkę, powiedział, że prawdopodobnie kiedyś należała do Charlotte, księżnej Walii. Urodziła się w 1796 roku. W 1816 wyszła za księcia Leopolda. Niestety zmarła 6 listopada 1817 roku, po urodzeniu martwego syna. Z wielkim smutkiem naród dowiedział się o śmierci walijskiej księżniczki, Charlotte Augusty. Do dzisiaj przyczyna śmierci zostaje owiana tajemnicą. Zaciekawiony historią mężczyzna postanowił przeprowadzić seans, aby sprawdzić, czy będzie w stanie skontaktować się z jakimś bytem, który żyje w tej lalce. Zwróć uwagę, że latarka na biurku zaczęła wariować. W kolejnym filmie możemy zobaczyć lalkę w hotelu. Właściciel postanowił ją zabrać ze sobą na wakacje i po raz kolejny cały czas ją nagrywał. Chusteczki zaczynają wyskakiwać z pudełka. Więc czy lalka naprawdę może być nawiedzona? Zapewne nie był to ostatni film, który przesłał mężczyzna na swój profil. Być może wkrótce historia bardziej się rozwinie, a my do niej wrócimy w przyszłych odcinkach.
Kolejny dziwaczny klip został przesłany na YouTube przez Carrie E. W lutym 2021 roku system bezpieczeństwa zamontowany w domu zarejestrował dziwną anomalię poruszającą się w salonie przesyłającej. Zobacz, co nagrała kamera. Kamera uruchamia się po wykryciu ruchu i przechwytuje dziwny czarny cień poruszający się po pokoju. Gdy postać znika z kadru, system przełącza się z oktowizora na tryb pełnokolorowy, jakby starał się uchwycić obiekt. Właścicielka domu nie ma pojęcia, czym to coś jest. Wiele osób sugerowało, że był to człowiek cień. Jeżeli chodzi o zjawiska paranormalne, to cienie są najpopularniejszym tematem, ale czym oni właściwie są? Często byli opisywani jako ciemne ludzkie postacie, które można zobaczyć przez ułamek sekundy kątem naszego oka. Niektórzy mówią, że są duchami, podczas gdy inni wierzą, że są istotami pozaziemskimi, a nawet bytami z innych wymiarów. Czy to wideo jest dowodem na to, że ludzie cienia naprawdę istnieją? Czy istnieje inne wyjaśnienie tej dziwnej obserwacji? Swoją teorię możesz podzielić się w komentarzu pod filmem. Paranormalny kanał YouTube ETVW niedawno badali historyczną dzielnicę Rock District w Sydney w Australii. Podczas eksplorowania jednej ze starych chat, ich detektor EMF zaczyna coś wykrywać. Następnie wędrują ciasnymi uliczkami, gdy kamera nagrywa coś niezwykłego. Zwróć szczególną uwagę na ścianę. Wygląda to tak, jakby wędrowało trzech mężczyzn, jednak ich jest tylko dwóch. Później, gdy mężczyźni pakowali się, zauważyli, że EMF po raz kolejny zaczął się świecić. It is just non-stop flashing to red. Right as we're saying goodbye, we noticed it. So again, we really didn't get anything that crazy tonight. Następnie mężczyzna wyciąga sprzęt, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy blisko niego jest jakaś obecność. If the spirit that I'm talking to, if you're the one making the EMF reader spike, can you point both tips of the rods towards the EMF reader? If you're the spirit that's making the EMF reader spike, point both rods towards the EMF reader. One went. Can you make both rods point to it? Can you make the rod in my right hand point to the EMF reader? Holy Just so you guys can see, this is spiking and the rods are pointing straight at it. If you died in this location, can you cross both rods outwards all the way back around to my body? Both rods cross them all the way outwards. If you died in this location. Holy fucking Brendan. Dude. Czy za pomocą tych dwóch przedmiotów youtuberzy naprawdę mogli skontaktować się z duchami osób, które zginęły w tym miejscu setki lat temu? Decyzję pozostawiam tobie. Ostatni klip dzisiejszego dnia pochodzi z kanału YouTube Kisach Kehidupan. Jest to nagranie z kamery domowej przedstawiającej chłopaka grającego w gry wideo, gdy nagle dzieje się coś dziwnego. Drzwi otwierają się po obu stronach pokoju. Chłopak to zauważa, jednak nie zwraca zbytnio uwagi, gdy nagle coś chwyta chłopca za krzesło i ciągnie do tyłu. Woła mamę i wybiega z pokoju. Większość widzów była przerażona tym filmem, mówiąc, że reakcja chłopca jest dość autentyczna. Mam! Mam!
Drzwi można by było wytłumaczyć jakimś silnym przeciągiem, jednak pociągnięcie go za krzesło jest o wiele trudniejsze do wyjaśnienia. Mom!